Cześć w kolejnym vlogu. Sorry za to, że ostatnio było tak mało energii w poprzednim filmie i że był taki po prostu spadek energetyczny. Dodatkowo jest kilka takich rzeczy, które nie układają się tak, jak się powinny ułożyć. Sportowych rzeczy, ale jeszcze w sumie za wcześnie, żeby o tym coś więcej mówić. I po prostu lekko się przydołowałem, ale trzeba iść do przodu, robić swoje, a co będzie, na jakie rzeczy nie mamy wpływu, to nie mamy wpływu, no i może będzie ok. Nogi już całkowicie odpuściły, także już powoli myślę, że właśnie spacery zacznę wdrażać takie dłuższe. No a dzisiaj mam kilka spraw do załatwienia, także od razu sobie potestuję te nogi przy chodzeniu. Jeszcze dzisiaj rano wstałem i tak sobie myślę, dobra, to już koniec złych sygnałów, teraz już tylko dobre. Patrzę, zakładam opaskę, nawet opaska mi pękła. Będzie trzeba wymienić. Żeby wyrwać się z tych takich właśnie negatywnych myśli i żeby znowu złapać wiarę w siebie, to sobie dzisiaj zaplanowałem taki troszkę bardziej męczący dzień. Chcę kroków zrobić sporo, to jest jedna sprawa. Na pewno powyżej 10 tysięcy, chociaż jakby 10 km się udało przejść, to by było cudownie. No a dodatkowo wybiorę się w jakieś miejsce, gdzie będę miał dużo schodów. Mam kilka takich opcji, jeszcze nie wybrałem. I chcę popracować nad udami. Mam bardzo silne łydki, ale uda mi nie wytrzymują. Przez to właśnie ten ból kolan. Mamy już kolejny dzień. Poprzedniego dnia, kiedy widzieliście ostatnie ujęcie, zepsuła się już pogoda, zaczęło lać. Odpuściłem sobie temat treningu na schodach i po prostu załatwiłem, co miałem do załatwienia. Nabiłem kroki i tyle. I dzisiaj podobna sytuacja też. Wyszedłem po prostu tylko i wyłącznie pochodzić, bez planu, bez celu. Tak się przytrafiło, to już informacja potwierdzona, ja tak przypuszczałem, że może do czegoś takiego dojść, że wypadła nam z ekipy na Runmageddon w Harrachowie jedna osoba, zawodnik, który był kluczowy w kwestii transportu. No i teraz nie mam oczywiście żalu do tej osoby ani nic w tym stylu, bo to po prostu są sytuacje, które się mogą zdarzyć. No ale skutkuje to tym, że cały tak jakby łańcuch, który sobie przewidzieliśmy odnośnie dojazdu i powrotu, został rozerwany i nie da się już go poskładać. Trzeba to po prostu jakoś od nowa połatać, posklejać. Myślę, że chyba będę stawiał na transport publiczny. No i tak to wygląda. Nie wiem na razie, czy ten plan wejdzie w życie, czy jakiś inny. Mam nadzieję, że z tego nie zrezygnuję, bo ten Runmageddon to była taka impreza, która dała mi drugie życie wiosną i sprawiła, że wróciłem do treningów. Jest w okolicy kilka imprez, które są podobne. Też są takie biegi górskie. Jeden z nich był albo będzie na początku czerwca, ale to jeszcze za wcześnie. No i ostatecznie się na to nie zdecydowałem, na zapis na ten bieg. Drugi bieg będzie też niedaleko, na początku października. Z tym, że będzie to półmaraton po górach. To już może być naprawdę dla mnie za dużo. Ale też ten Harrachów to po prostu miała być fajna wyprawa i tutaj nie do końca też chodzi o sam bieg, ale o przygodę, która się z tym wiąże. I problemów, które są teraz z tym transportem publicznym, jest kilka dodatkowych, jakby ich nie było mało. No, liczyłem na to, że zabiorę po prostu ze sobą więcej osób, po pierwsze dla bezpieczeństwa, po drugie też dlatego, żebym mógł zabrać ze sobą trochę więcej sprzętu, żeby te materiały, które będę nagrywał, były, no, żebym mógł po prostu to sobie zgrać na bieżąco, żeby się nie stało tak, że albo mi braknie miejsca na karcie, albo że będę miał jakiś problem i coś mi się tam pokasuje. A jeśli mam wybierać transport publiczny, no to już tak z góry zakładam, że muszę się spakować w jeden plecak cały swój bagaż, który będzie musiał zawierać właśnie trochę sprzętu, trochę ciuchów, bo planuję tam też dwa noclegi na miejscu. No i przede wszystkim też sprzęt do startu.
I kolejny ogromny problem to, żeby to wszystko zgrać w czasie, żeby nie mieć jakichś bardzo długich przesiadek, żeby to było... nie wiem tak naprawdę jeszcze, w którym miejscu dokładnie jest ten Runmageddon w Czechach, w Harachowie, jak jeszcze tam się będę musiał przemieścić z dworca. Najbliższy tydzień będzie tygodniem, kiedy będę to wszystko sobie już spinał i mam nadzieję, że się uda tak strzelić, że przyjadę dzień przed Runmageddonem, a odjadę dzień po. No i trzecia sprawa, chyba najważniejsza, no nie mogę tam jechać sam. Nie mogę tam jechać sam. Już nawet nie chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ale o takie sprawy jak... Powiem tak, nie jadę tam na wycieczkę, pochodzić po mieście i pozwiedzać, tylko jadę tam jednak na bieg, który będzie dla mnie bardzo dużym wyzwaniem i nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że będę miał jakąś kontuzję, czego nie można wykluczyć nigdy, no i będę musiał angażować jakieś jeszcze osoby trzecie do tego, żeby mnie stamtąd ściągać, czy żeby mi pomagały wrócić. A doświadczeniem nauczony już jestem i wiem, że takie sytuacje się po prostu zdarzają. Byliśmy kilkanaście lat temu ze znajomym z drużyny, ze Scyzorów Kielce, powołani do młodzieżowej reprezentacji Polski. No i jechaliśmy pociągiem nad morze. No i tak się niestety zdarzyło, że na tym meczu skręciłem kostkę dość poważnie. I ten fakt, że byliśmy we dwójkę, bardzo dużo pomógł, no bo sprzętu było wtedy bardzo dużo zabrane ze sobą. Byliśmy zdani centralnie tylko i wyłącznie na siebie i musieliśmy po prostu jakoś wrócić. Także muszę znaleźć drugą osobę, która będzie chciała ze mną pojechać. Zawodnika pewnie nie znajdę, pewnie jeśli już to po prostu jakiegoś kibica, który będzie w stanie też pokryć koszty swojego przejazdu i pobytu. I nie będą one małe. To właśnie też jest problem, że budżet na ten wyjazd jest dość niewielki, bo gdybyśmy mieli profesjonalny budżet na takie rzeczy, to by to żadnego problemu zupełnie nie było. Ale musimy rzeźbić z tego, co mamy. A tak, jeszcze z przyjemniejszych rzeczy szykuje mi się kolejny rajd. Tym razem już nie nocny i tym razem krótszy. Wybrałem taką wersję dla średnio zaawansowanych 10 km. Są trzy rodzaje tej trasy. Znaczy trzy rodzaje tego rajdu. Odezwałem się do organizatorów, nie widzą problemu, żeby moją relację też udostępnić u siebie, jak już nagram, co mnie bardzo cieszy. Pierwsi organizatorzy poza Emerykiem, którzy są gotowi na taką drobną współpracę. No i to bardzo fajny rajd. Drogi, miejsca zupełnie jeszcze przeze mnie nie pokazywane. Wejście, znaczy zapisanie się tam kosztuje chyba 30 zł. No i w cenie jest transport z Kielc, transport później do Kielc, jakaś impreza na końcu trasy też kiełbaską i tak dalej. Także groszowe sprawy. I następny odcinek na pewno jeszcze będzie taki vlogowy, czyli odcinek niedzielny. A w przyszłym tygodniu możecie liczyć na kolejną wycieczkę i myślę, że już i na tej wycieczce, i po tej wycieczce już będę wiedział trochę więcej na temat najbliższych kilku miesięcy, najbliższych przygotowań i tego, co w kwestii Runmageddonu. Także po tej wycieczce już mam nadzieję, że przygotowania wiadą na grubo i że już będzie ten spokój w głowie, bo naprawdę na razie przeróżne myśli chodzą po głowie, przeróżne pomysły, wątpliwości. Wątpliwości jest najwięcej. W sumie na ten transport jest jeszcze jedna opcja. Średnio ją rozważam, szczerze mówiąc, ale jest taka opcja, żeby pojechać moim autem. Ale jest to opcja bardzo ryzykowna. I gdyby nie to, że jest bardzo ryzykowna, to byłaby jak na razie najlepsza, bo można by było pojechać więcej osób. Bylibyśmy niezależni, jeśli chodzi o po prostu o dotarcie na miejsce. Pojawia się niestety taki problem, że ten samochód ma już prawie 25 lat. No i totalnie nie jestem pewien tego auta. Istnieje duża szansa, że stanęlibyśmy gdzieś na środku drogi i już byśmy dalej nie mogli jechać.
ale kto wie, może znajdę jakiegoś ryzykanta wśród znajomych, który będzie pisał się na taką przygodę. Sam szczerze mówiąc już nie wiem, co by było lepsze. Ja już powoli zmierzam w kierunku domu. Sorry za ten wiatr dzisiejszy. Wiem, że wieje bardzo. Jeszcze kamerki nie przygotowałem na to, żeby sobie radziła z takimi dużymi podmuchami. Jak zostaliście do końca, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie coś w komentarzu. Kibicujcie mi, żeby udało się jednak wyjechać. Jakby miał ten wyjazd nie wyglądać. I do zobaczenia w następnym vlogu.